Trudno nie odnieść wrażenia, że teraz, kiedy Staw Brodowski jest już prawie zrewitalizowany, możemy zobaczyć, jak piękne to jest miejsce. Inwestycja cieszy oczy coraz bardziej, choć patrząc na kalendarz, trzeba obiektywnie stwierdzić, że powinna być już gotowa. Magistrat opóźnienia tłumaczy koniecznością wykonania dodatkowych prac wzmacniających nabrzeże. Termin tak naprawdę umowny jest wskazany do czerwca. On uległ zmianie z tego powodu, o którym już rozmawialiśmy, czyli zamontowaniu gabionów, które nie dość wzmocnią całą okolicę stawu, to jeszcze wymienią nam drewnianą palicę, która okazała się zgniła, a była to niestety na tyle istotna zmiana, że wymagała dodatkowego opracowania dokumentacji projektowej, a to zawsze wiąże się niestety z potrzebnym czasem, czyli musieliśmy ogłosić przetarg na projektanta, następnie projektantowi musieliśmy dać kilka miesięcy na to, aby odpowiednie zmiany zaprojektował, przygotował dokumentację i teraz tak naprawdę przystępujemy do fazy realizacji montażu tych gabionów. Staw Brodowski został już wyczyszczony, a obecnie trwają prace przy umocnieniach. Stawione są także elementy małej architektury i sadzone jest zieleń. Wszystko po to, by jeszcze tego lata miejsce stało się jednym z ulubionych spacerowych miejsc w okolicach osiedla Książąt Pomorskich. Staw Brodowski to jedno, a plac zabaw przygotowany obok to drugie. Ten jest już prawie gotowy. Wszyscy, którzy idą, chodzą w tamtym miejscu, mogą zauważyć, że ta ziemia już jest przygotowana, okalająca Staw Brodowski, do tego, aby te gabiony tam posadowić. Także te prace już się praktycznie rozpoczynają. No i mamy nadzieję, że się zakończą tak naprawdę tak szybko, jak będzie to możliwe. Jesteśmy już tak naprawdę bliżej, aniżeli dalej. Cały czas też generalny wykonawca deklaruje, że już za kilka tygodni udostępni dla mieszkańców te elementy, które już są gotowe. Rewitalizacja Stawu Brodowskiego to inicjatywa mieszkańców miasta wybrana podczas pierwszej edycji szczecińskiego budżetu obywatelskiego w roku 2013. Całość prac ma zamknąć się w granicach 5 milionów złotych.